kłaniam się dzisiaj z mojego ulubionego miejsca w Poznaniu, czyli Parku Sołackiego. And without further ado, czyli bez dalszego gadu-gadu, przechodzę do rzeczy. Wistości. Lecę pierwszy. Zaczynamy od słowa south, którym dyftong jest bardzo podobny do tego, co dzieje się w nazwie polskiego miasta na południu. Wałbrzych. To niespodziewana paralela. South Wałbrzych. Ultimate, separate, intricate, delicate. Czasowniki zachowują się troszkę inaczej, ale jeśli mówimy o przymiotnikach, a to właśnie teraz robimy, to jest zdecydowanie ultimate. Ultimate wymawia się właśnie w ten sposób. Tam nie ma nic tak naprawdę pomiędzy tym M i tym T. To nie jest ultimate, tylko ultimate. I wszystkie temu podobne przymiotniki brzmią tak samo. Hello. Czy chciałby pan dowiedzieć się czegoś o wymowie? Trochę nie godzi się naruszać ciszy tego miejsca tym strasznym słowem bomb, ale powiem państwu na ucho, że wstawiłem je tutaj na wyraźną prośbę mojej przełożonej i mojego przełomęża. Jak zawsze czegoś ci tutaj nie wymawia, już wcześniej oddarłem, zostawiamy bomb. Teraz ulubione słowo z całej ferajny, steak. Kiedy zastanawiałem się, jak je ugryźć, pomyślałem sobie, że rymuje się ze słowem take, bo trzeba najpierw go wziąć, żeby do gęby dać, i ze słowem tasty, którego nie muszę chyba tłumaczyć. Take, tasty, steak. Steak! 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 Bo łabędź przyjdzie. Some volleyball. Ciekawa sprawa z tym don't. Nie powinniśmy tam mówić don't ani don't. Tam nie ma ani polskiego o, ani polskiego on. Tym bardziej tam jest angielskie o. I don't. O, o, o. O, o, o. I don't agree. Oczywiście pośrodku często używanych zwrotów takich jak I don't know, I don't evaporate, to O, o które mi tutaj chodzi, będzie trochę spłaszczone. Nieco podobną sytuację mamy w słowie something, dlatego korzystamy z tego samego widoku za plecami, może odsłonię mostek. I sytuacja jest tutaj następująca. Tak jak nie ma w języku angielskim oczywiście liter on i e, tak też nie występują w nim dźwięki on, en, ani on. Dlatego to nie jest something, tylko to jest something. Oczywiście przypominam o tym g, którego nie wolno wymawiać, bo wtedy wszystko się rozleci. Something. Trzeba wyraźnie wypowiedzieć głoskę m. Something. Powtórzmy, ale już sami. Kolejne słowo angel. O, tu sprawa jest bardzo prosta. Mówimy angel. Wyraźnie jest A na początku. Nie E, nie E. Angel. Angel. No to na pewno nie są angels, więc pozwólcie państwo, że zwrócę się do nich niejako osobiście. Na pewno słyszałeś jeden z drugim różne dziwne wymowy słowa volleyball. Proponuję. Wolej to i wymawiaj volleyball. Wymawiajmy razem. Volleyball, volleyball. Wanna play some volleyball. The round triangle. One, two, three, four. South. Ultimate. Bomb, tasty steak, don't
something. Angel volleyball. South. Ultimate bomb. Tasty steak. Doubt. Something. Angel volleyball. Volleyball. Zatem absolutna jasność, mamy taki oto zlepek South Brzyk.